Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. W Brukseli trwa szczyt szefów obrony państw NATO. Rozmowy dotyczą wydatków na obronność oraz zagrożeń ze strony Rosji. Ministrowie omówią także zagrożenia nuklearne, cybernetyczne i hybrydowe. Do kwatery głównej sojuszu w Brukseli przyjechali wczoraj szefowie obrony wszystkich państw członkowskich. Polskę reprezentuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nieszczęśliwie dla kontynentu, nieszczęśliwie dla świata jest o czym rozmawiać. Mamy przygaszoną wojnę na Ukrainie, gorącą wojnę w Syrii, problemy związane z nierozwiązanym kryzysem uchodźczym. To także kwestia systemu rakiet manewrujących, które mają stanowić uzbrojenie rakiet Iskander. NATO uważa to za złamanie umów międzynarodowych, a amerykańska ambasador przy sojuszu zagroziła nawet zniszczeniem tych pocisków. Kolejny problem to wzmożona, agresywna aktywność Rosji na Morzu Azowskim. Przed szczytem NATO Jens Stoltenberg zapewnił o wsparciu dla Ukrainy. Wszyscy sojusznicy NATO stoją solidarnie po stronie Ukrainy. Wyrażamy silne wsparcie dla Ukrainy, jej suwerenności i integralności terytorialnej. Nie uznamy nielegalnej aneksji Krymu i będziemy nadal dostarczać Ukrainie politycznego i praktycznego wsparcia. Szef NATO podkreślał, że Rosja na Morzu Azowskim uderza w stabilność Ukrainy. Niepokój budzi też coraz większe zainteresowanie Rosji obszarami Arktyki. Rosja wzmacnia swoje zdolności militarne, zwłaszcza na Półwyspie Kola. Dlatego też od 4 lat zwracamy uwagę na to, na strategiczne wyzwania na północnym Atlantyku i odnieśliśmy w tym sukces. W związku z zagrożeniem ze strony Rosji w przyszłym roku do Norwegii zostanie wysłanych 800 brytyjskich żołnierzy. Planowana jest też stała baza. Ważnym tematem podejmowanym w Brukseli są także wydatki na obronność. W ubiegłym roku Kanada oraz europejscy sojusznicy zwiększyli wydatki na obronność w sumie o 5,2%. To największy taki wzrost od 25 lat. W ostatnich 2 latach te same kraje wydały w sumie na obronność 41 miliardów dolarów. W 2014 i 2016 roku na szczytach NATO kraje członkowskie zdecydowały się przeznaczać na obronność co najmniej 2% PKB. Obecnie zaledwie kilka krajów wywiązuje się z porozumienia, a do końca roku próg ten ma spełniać 8 spośród 29 państw NATO. Co bardzo mocno akcentowane jest przez prezydenta Trumpa, który zarzuca wielu krajom członkowskim zbyt słabe dokładanie się do wspólnego koszyka, a przed sojuszem stoją dość istotne kwestie, chociażby realna polityka odstraszania i obrony. Politycy będą też dyskutować na temat planowanych na koniec października największych od lat manewrów NATO pod nazwą Trident Juncture. Komisja Europejska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na Polskę w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Opozycja wzywa rząd do wyjaśnień. Komisja Europejska zaskarżyła reformę Sądu Najwyższego w Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest sprawa, która no niestety ma wymiar polityczny i teraz będziemy obserwowali spokojnie, w jaki sposób będzie prowadzona w Trybunale. Mówił na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda. Komisji nie podoba się m.in. wprowadzenie wieku 65 lat jako wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Bruksela chce przywrócenia poprzedniego wieku 70 lat. Zgodnie z nowymi regulacjami 27 spośród 72 czynnych sędziów Sądu Najwyższego miało przejść w stan spoczynku, włącznie z sędzią Małgorzatą Gersdorf. Choć ona sama miała kilka miesięcy, by skierować ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, to jednak nie zrobiła tego. Poczekajmy, aż będą w tej sprawie podejmowane czynności procesowe, aż będą werdykty. Polska strona też będzie się mogła w tej sprawie wypowiedzieć, przedstawić swoje stanowisko. Prezydent podkreśla, że profesor Małgorzata Gersdorf nie jest już pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, tylko sędzią w stanie spoczynku. Komisja chce, by Trybunał Sprawiedliwości wstrzymał obowiązywanie niektórych zapisów ustawy do czasu ogłoszenia wyroku.
Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw dziecka. Zostanie nim prawdopodobnie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości dr Agnieszka Dudzińska. Otrzymała ona już pozytywną rekomendację komisji. Kadencja Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił swoje obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Wyboru Sejm dokonać miał w połowie września, nie udało się jednak wtedy powołać nowego rzecznika, ponieważ żaden z dwóch kandydatów, Ewa Jarosz, którą poparły Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL oraz kandydat Kukiz15 Paweł Kukiz-Szczuciński, nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Sabina Lucyna Zalewska, kandydatka zgłoszona przez PiS, dzień przed głosowaniem wycofała zgodę na kandydowanie. W związku z tym procedurę zgłaszania kandydatów przeprowadzono ponownie. Kolejni młodzi sportowcy będą korzystać ze wsparcia finansowego, jakie daje im program Team 100. Wsparciem objęto już 250 osób. Finansowe wspieranie młodych zawodników to główny cel programu Team 100. To jest projekt, jakiego w polskim sporcie nigdy nie było. To jest projekt, który może być wzorem także dla innych krajów europejskich, nie tylko europejskich, jeśli chodzi o to, w jaki sposób wspierać sportowców indywidualnych. Każdy z beneficjentów otrzymuje rocznie 40 tysięcy złotych i może samodzielnie decydować o wykorzystaniu tych środków. Program Team 100 jest dla nas bardzo ważny, umożliwia nam dalsze kontynuowanie kariery zawodowej, zdobywanie coraz wyższych stopni podium, jak i spełnianie naszych marzeń. Taki właśnie program jak Team 100 pomoże nam zdobyć tych medali jeszcze więcej, tak? Stawia nas też tak w zawodach bardziej emocjonalnie, stajemy się coraz bardziej pewni siebie. Team 100 wspiera także niepełnosprawnych sportowców. Wierzę, że to wsparcie pozwoli nam jeszcze lepiej przygotować się do tych najważniejszych imprez, że dzięki temu możemy rozwijać swoje umiejętności, możemy spełniać nasze marzenia i pokonywać kolejne bariery. Team 100 już przynosi efekty. Wspierani sportowcy rywalizują w 37 dyscyplinach, w tym 26 olimpijskich i 11 paraolimpijskich. W rozmaitych imprezach i różnych kategoriach wiekowych wywalczyli już 186 medali, 49 złotych, 63 srebrne i 74 brązowe. Jesteście elitą, młodą, ale elitą już polskiej wspólnoty narodowej, polskiego społeczeństwa, reprezentujecie Polskę na świecie. My będziemy dalej wspierali polski sport, tak jak to robimy dotychczas, poprzez różne programy. Z programu korzysta już 250 osób. Ten program ma wam zapewnić jedną bardzo istotną rzecz. To, ażebyście skupili się na treningach, żebyście skupili się na wynikach, a nie na rzeczach przyziemnych, na tym, w jaki sposób zdobyć pieniądze na rzeczy podstawowe, na odżywki, na sprzęt sportowy. Minister sportu Witold Bańka poinformował, że planowana jest już dalsza pomoc dla sportowców, którzy zakończą udział w programie. Kolejnym etapem będzie indywidualne wsparcie sponsoringowe spółek Skarbu Państwa. Premier Mateusz Morawiecki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Szef polskiego rządu spotka się tam z szefami największych amerykańskich firm. Weźmie także udział w konferencji promującej polski biznes i odwiedzi nowojorską giełdę. Pierwszym punktem pobytu polskiego premiera w Stanach Zjednoczonych będzie wizyta na Wall Street. Mateusz Morawiecki spotka się tam z prezes nowojorskiej giełdy, a następnie uruchomi dzwonek inaugurujący sesję. Szef rządu odwiedzi także Grand Zero, gdzie złoży wieniec pod pomnikiem ofiar ataku terrorystycznego na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Premier będzie także głównym gościem Dnia Polskiego Biznesu w Nowym Jorku z udziałem polskich i amerykańskich przedsiębiorców. W swoim wystąpieniu będzie zachęcał do inwestowania w naszym kraju oraz mówił o sukcesie gospodarczym Polski. Ostatni punkt wizyty w Nowym Jorku to spotkanie An Evening on Conversation. Premier Mateusz Morawiecki będzie tam mówił o polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. Jeden policjant nie żyje, a czterech jest rannych. To bilans strzelaniny, do której doszło w mieście Florence w Stanach Zjednoczonych. Napastnik jest już w rękach policji. W mieście Florence w południowej Karolinie na wschodnim wybrzeżu USA doszło do strzelaniny. Jeden policjant nie żyje, czterech innych jest rannych. Ich stan jest poważny. Do ofiar zwrócił się m.in. prezydent USA Donald Trump.
Moje myśli i modlitwy kierują się dziś w stronę biura szeryfa hrabstwa Florence i tamtejszej policji. Jesteśmy zawsze wdzięczni za to, co robią nasze organy ścigania. Mężczyzna podejrzany o wywołanie strzelaniny jest już w rękach policji. Na razie nie jest znany motyw jego działania. Słabnie pozycja Angeli Merkel, spada też poparcie dla rządzącej Niemcami koalicji CDU, CSU i SPD. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się teraz, rządząca Niemcami koalicja CDU, CSU i SPD nie uzyskałyby większości mandatów. Wynika z najnowszych sondaży. Zyskują natomiast AfD i Partia Zielonych. Od wielu miesięcy istnieje duży konflikt koalicji, wskazuje dr Leszek Pietrzak. Bawarska CSU podważa politykę migracyjną kanclerz Angeli Merkel. Podważa również politykę gospodarczą Angeli Merkel. Przypomnijmy, że politycy bawarskiej CSU wielokrotnie podkreślali, że Bawaria, gdyby wystąpiła z Niemiec, gdyby stała się niezależnym krajem, mogłaby sama konsumować swój budżet, swoje dochody. Tymczasem jej pieniądze muszą utrzymywać między innymi wschodnie landy Niemiec. Brytyjski dziennik Financial Times wskazuje, że słabnąca władza kanclerz Niemiec Angeli Merkel to problem dla Europy. Apeluje o wprowadzenie porządku, gdyż w przeciwnym razie Niemcom i Unii grożą polityczne turbulencje. Jeśli chodzi o samą kanclerz Merkel, to zdecydowanie politycznie trwa zła passa. Natomiast należy zwrócić uwagę, że Niemcy mają bardzo dobrą kondycję finansową. Budżet jest ustabilizowany, w związku z tym nie ma problemów ekonomicznych. Mamy problem migracyjny, który doprowadza do erozji w CDU i przede wszystkim w CSU. Analizuje sytuację u naszego zachodniego sąsiada dr Aleksander Kozicki. W niemieckiej prasie pojawiły się artykuły o tym, że kanclerz Angela Merkel musi się przygotować na godne odejście. To były informacje dnia, kolejne wydanie już o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie, w środkowej części kontynentu i na zachodzie układ wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany już wyż, co oznacza, że do kraju napływa znacznie cieplejsza masa powietrza. Dziś na wschodzie i zachodzie Europy pogodnie. Nad pozostałym obszarem dużo chmur, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Nad północną Rosją silny wiatr. I tam najchłodniej tylko 9 stopni, a najcieplej w Rzymie 30. A teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy na Warmii i Mazurach oraz w Szczecinie. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Rzeszowie do 14 we Wrocławiu. Wieje umiarkowany i słaby wiatr z zachodnich kierunków. Ciśnienie się waha. Barometry wskazują 1024 hektopaskale. Już teraz przegląd regionów. Zapraszam.